Dzień dobry drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie i pozwólcie mi przywitać naszego już stałego gościa na kanale. Witam Artura serdecznie. Wójtowicza. Cześć Arturze. Witam serdecznie wszystkich. Witam ciebie, witam Gliwice, moje ulubione miasto tak naprawdę na Śląsku, wiesz. Bardzo e... bardzo ja osobiście uważam, że na Śląsku istnieją tylko dwa miasta, tak naprawdę istnieją Gliwice i istnieje Bytom, hmm. dlatego że było księstwo bytomskie, i księstwo gliwickie. No, Gliwice zostawiły sobie ten blask, natomiast no bytą wygląda jak wygląda, no nie? Tak, Gliwice mają duszę, powiedziałbym, wiesz? Gliwice mają duszę, tak. I nie wiem, czy wiesz Zygi, ale w Gliwicach w kościele Wszystkich Świętych to jest ten taki dosyć typowy kościół kanciasty, prawda? Mhm. Tam pochowany jest jeden z władców Polski, panie Kolego. Nie na Wawelu. No, nie na Wawelu, ale właśnie tam ponieważ była sytuacja tego typu, że jak było rozbicie dzielnicowe, no i tam potem te różne księstewka śląskie, różnej maści tam się gdzieś tam przewijały, no to, żebym ja cię nie okłamał, czy to jest Leszek Czarny, czy to jest Leszek Biały, nie wiem, no, Biały to był w Gąsawie chyba zginął, ale któryś z tych Leszków, albo po prostu z którychś z tych książąt śląskich, tam właśnie między innymi w tym kościele w Podziemiach jest pochowany, kiedyś taki nawet dosyć ciekawy artykuł brałem Znalazłem, jak ktoś będzie wiedział, to niech tutaj w komentarzu wrzuci. Będę bardzo wdzięczny. No ciekawe, być może, że oglądają nas widzowie z Gliwic, to poprosimy. A tak pytanie jeszcze, zanim zaczniemy nasz główny temat, bo my mamy dzisiaj trzecią część o tych mhm. różnych tajemnicach związanych z kościołem, to zapytam cię, a do palmiary czasem chodzisz? Chodziłem, chodziłem. Bardzo fajne miejsce, palmiarnia jest. Zresztą teraz dużo bardzo się wzięło i. Zmieniło w palmiarni, powiedzmy sobie szczerze, i, i, i naprawdę. E, palmiarnia też ma duszę, ma swój taki wiesz. Tak, tak, powiem tak, ci jest, szczerze, jest, jest bardzo. Takie stara miejsce randkowe jest dobre. Tak, miejsce rankowe, dokładnie tak, dokładnie tak. No tak, no, sentymentalnie się zrobiło, ale my dzisiaj mamy temat związany. Z kościołem. Ja muszę powiedzieć Tobie, że wiesz, w komentarzach było trochę komentarzy. Z, nie było pytań za bardzo. Natomiast dostałem dwa listy mm. i w tych listach pytania o Twoją wiedzę, wiesz? I, I obydwa były podobne do siebie. Skąd Ty czerpałeś. Twoją wiedzę. Coś chyba widzą umknęło, więc powiedz. Ale wykres, z jakiego zakresu wiedzę. Jeśli chodzi o kościół i, i, i o, o te starodawne... O historię kościoła? Tak, historię Kościoła, tak. Nie no, przede wszystkim to, że ja jestem z wykształcenia też teologiem. No przecież ja miałem przez 4 lata, czy zaraz, czy przez 5 lat, czy przez 4 lata. Nie pamiętam dokładnie, musiałbym w indeks zerknąć, ale przecież miałem historię Kościoła i to bardzo szczegółową historię Kościoła. Także. Materiałów było dużo, troszeczkę czerpałem też z kwestii archiwów, na przykład jeśli chodzi o kwestie związane z inkwizycją, to ja sporo siedziałem w archiwach, m.in. w Szwajcarii też, więc też miałem troszeczkę dostęp do wielu różnej maści dokumentów, bardzo ciekawych, no i tak jakoś to wszystko wyszło. I stąd twoja wiedza, no i mamy to wyjaśnione, mamy to już za sobą. Fajno. No to a, a propos tam... randek, Zygi, a propos randek, to jeżeli byłeś w szkole, i jeżeli patrzyłeś na plan lekcji, to powinieneś wiedzieć, że ten plan lekcji jest tak samo jak życie. Czyli, jeżeli mężczyzna i kobieta czują do siebie chemię, to okay. następna na pewno zawsze będzie biologia. <laughs> Okej. Okay. I tym fajnym, optymistycznym akcentem rozpoczynamy tą naszą audycję. Y tak, wiesz, a, a propos, właśnie y, dowodów, to, to jest miłość, to jest jedna z rzeczy, której się nie da udowodnić, dopóki jej nie doświadczysz. To też jest prawda. No. Y, Arturze, wróćmy do y, historii Kościoła. Opowiadałeś bardzo ciekawie y, w tych ostatnich dwóch odcinkach o y, Soborze y, z Bujeckim czy Zbujnickim, mm, mm, ale ale też o Soborze y, trupim. Brr, jak, o synodzie, jak, jak... o synodzie. Synod, o synodzie, Trupi, przepraszam. Synod trup i synod, Zbójecki, no. synod, Trupi, synod Tam, w tej ostatniej audycji, mieliśmy mnóstwo imion, mnóstwo opowieści o różnych papieżach, i tak naprawdę działo się to w skondensowanym czasie. Moje pytanie do Ciebie: jak to możliwe, że no, właściwie to miesiąc po miesiącu, czasami, albo kilka dni Pon I już mieliśmy nowego papieża. Skąd się to brało? No, słuchaj, no przede wszystkim, ja ci pewno, tak samo jakbyśmy patrzyli sobie na wszystkie państwa, ja posłużę się taką analogią, na wszystkie państwa afrykańskie, to um, podobno najniebezpieczniejszym państwem zależy pod jakim względem, bo oczywiście jeśli chodzi o turystykę, to pewnie nikomu bym nie polecał Republiki Środkowoafrykańskiej, bo tam no, mógłby nie wrócić żywy stamtąd. Ale na przykład, jeżeli chodzi o najniebezpieczniejsze państwo Afryki dla prezydentów, dla bycia prezydentem, okay. prawda, To jest państwo, które się nazywa Gwina Bissau. Gwina bissau jest państwem, gdzie chyba praktycznie od nie wiem ilu 10 lat żaden prezydent nie dożył końca swojej kadencji. No nie. Okay. No. Także to, to raczej to aż strach jest, kandydować. Strach jest kandydować po prostu w tych kwestiach. No i widzisz, no i też trzeba mieć świadomość tego typu, że to nie jest tak, wszystko trzeba mieć świadomość jednej rzeczy. Po pierwsze, w Watykanie istnieje taka pewna zasada. Najczęściej, jak są, to można zobaczyć, jak się zobaczy wszystkie pontyfikaty. Jak załóżmy były jakieś nie za specjalne czasy, jakieś ciężkie czasy, trudne do wytłumaczenia. I papież coś tam rozpętał, jakąś burzliwą dyskusję. To, żeby temat uciszyć, należało wybrać najstarszego kardynała, największego dziadka. Po prostu wybierało się dziadka na przeczekanie. Taki między innymi manewr zrobiono przykładowo z Piusem XII, ponieważ tam niektórzy twierdzili, że on był odpowiedzialny za wojnę, tam pomagał Hitlerowi, nie pomagał, różne tam no tak. rzeczy, nie wstawiał się, się za Żydami, no jakieś tam takie różne maści rzeczy, co też nie jest prawdą do końca. Absolutnie, bo Pius XII wiele rzeczy robił, żeby pomóc Żydom, natomiast no jak wysłał pisma, to na przykład po jednym z tych pism, to zrobiono aresztowania masowe Żydów w Holandii. I tak naprawdę papież sobie uświadomił, że im bardziej on będzie występował, tym będzie to przeciwko Żydom tak naprawdę niż za Żydom. A to, że załóżmy po II wojnie światowej wielu hitlerowców uciekało na paszportach Watykanu, to też jest kwestia tego typu, czy przecież to papież tych tych, tych tych papierów też w sumie jakoś tam paszportów nie podpisywał, nie dawał, tak? Więc był ktoś, kto był za to odpowiedzialny, była to jakaś linia przerzutowa, wiesz, to te, 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 też tak było. No ale to różne, różne, różne dyskusje są, no i oczywiście Pius XII. Różnie jest tam postrzegalny, więc pomyśleli sobie na Watykanie, że wybiorą dziadka, a ja na 23, no nie. To tak będzie temat na przyciszenie ogólnie. Załóżmy. No i ten dziadek im rozpętał sobór watykański drugi, nie. Bo tak w, oni... w ogóle to myślano, że on będzie bardzo krótko, bo on już był bardzo. Oni myśleli, wielkowy, że, on że on będzie na przeczekanie, że mm -hmm, on będzie na przeczekanie, on nic nie będzie. I on nic my... niczego nowego nie wniesie. Tak, jego nazywali proboszczem świata, bo on był taki luźny, gościu, że wiesz, nie? Ogólnie. Mm -hmm. I teraz zobacz. Jak działa Duch Święty? Po śmierci Piusa XII wybrana na papieża Jana XXIII, tak rozrywkowego gościa, który był w stanie otworzyć Sobór, ale on by go nigdy w życiu nie zamknął. Bo to był tak luźny gościu, że koniec świata. Po nim następuje Paweł VI, który był tak skrupulatny, że ten człowiek nigdy w życiu by Soboru nie otworzył, ale okay. za to perfekcyjnie mógł go zamknąć. Okay. Przykładowo, no nie? No i następnie jest Jan Paweł I. No to już są te kwestie troszeczkę ciekawe. Tam też trąc ci troszeczkę masonerią i jego śmiercią po 33 dniach. Ogólnie, prawda? Natomiast no potem, potem akurat wchodzi, wchodzi właśnie Jan Paweł II. I znowu z Janem Pawłem II masz tą sytuację, że jego wybrano na papierze jako człowieka młodego. Mhm. Dlatego. On długo mógł być, no nie. Natomiast dlaczego tak było, że tak jak powiedziałem, najkrótszy pontyfikat w historii kościoła trwał trzy, dni, trzy godziny, przepraszam, trzy godziny. Bo wybrali gościa, pomylili się, no i zaraz go sprzątnęli. No nie. Natomiast no, wtedy papież był też władcą, tak? To nie był tylko papież, ale on był też władcą. On też prowadził no, wojny, więc on jak był władcą państwa, też. Wiele osób no, dużo by dało, żeby sobie te jego tereny przywłaszczyć tego państwa kościelnego, nie? To, to też wiesz, no, akurat w czasie II wojny światowej Hitler próbował robić porwanie papieża Piusa XII tak? i miał tego dokonać komando tej historii nie znam. Tak, skorzenny, który był najlepszym człowiek z blizną. tak? Najbardziej jak się mówi człowiek z blizną, to wiadomo, że chodzi o skorzennego. To był szef komandosów niemieckich. On miał porwać i był plan porwania w ogóle Piusa XII. W sumie, no, ale do tego jakoś tam nie doszło. Jest bardzo fajny film. W ogóle polecam, jak ktoś takie smaczki lubi, jest taki film, który się nazywa Purpura i Czerni. Czyli czerni chodzi o Gestapo, a Purpura chodzi o Watykan. I to jest fantastyczny film, który pokazuje. Pokazuje kwestie. Bo pomimo tego, że Włochy były oczywiście po stronie Hitlera, no to Watykan nie został zajęty, tak? Watykan miał neutralność, tak? W czasie II wojny światowej. No i tu była sytuacja też ciekawa. No, jest to bardzo, bardzo fajny film. Polecam, jak ktoś gdzieś go tam sobie znajdzie na CDA, albo gdzieś to Purpura i czernie jest naprawdę bardzo fajnym filmem bardzo takim lekko strawnym, a bardzo, bardzo ciekawym. No i widzisz, ale wiesz, tutaj... wiesz, skąd moje pytanie? Ja bym chciał do tego wrócić, dlatego że wydaje się, i w tym jednym z listów też była taka kwestia, że ci ludzie wcale nie byli tacy święci. Ci ludzie, którzy no, no, decydowali słuchaj. o wyborze papieża, kardynałowie. No, nie, no oczywiście. No, ja Ci mogę powiedzieć bardzo prostą definicję świętości Kościoła. Ja kiedyś tam na moim kanale jest taka playlista z dogmatami na Ty. Ja tam omawiam różne dogmaty i też omawiałem eklezjologię I ja tam podałem bardzo prostą rzecz, bo ludzie na przykład mają jakieś wielkie urabura, bo ten ksiądz nie jest święty, czy tamten ksiądz nie jest święty, a papież to już w ogóle nie dajmy sobie spokój. Słuchajcie, no, Kościół jest święty świętością swoich grzeszników. Tak święty jest Kościół, jak święci jesteśmy my. No księża nie biorą się z kosmosu. Jakie społeczeństwo, takie duchowieństwo. Tak z politykami jest tak samo. No, to jest taka prawda. Więc najpierw rąbiemy młode pokolenia, rąbiemy, destrukcję robimy, seksualno, wszystko, upadlamy totalnie, kompletnie, a potem mamy zdziwienie, że z tego społeczeństwa ktoś poszedł do seminarium i on nie jest święty. No nie, no, no jakie społeczeństwo, takie duchowieństwo. Kościół jest święty świętością swoich, swoich grzeszników. Czyli to nam no. mówi o obrazie bardziej społeczeństwa w tamtych czasach. Oczywiście, mhm. oczywiście. No też, też można by powiedzieć na przykład, jak weźmiemy jakiegoś, nie wiem, króla i ktoś, ktoś był królem, dajmy na to, mając, nie wiem, 12 lat, tak? Przykładowo, nie? A przecież papież był władcą, tak samo. Co też tam trochę śmieszne rzeczy były, bo, bo no, jak można by dwunastolatka obwołać papieżem, tak jak to było w przypadku Benedykta IX, skoro dwunastolatek nawet nie miał święceń kapłańskich, tak? No, no więc to, więc, więc to te, też tak było, no nie? Oczywiście istnieją takie czarne, ciemne karty kościoła. No, ja powiem tak, nie, nie ukrywam, że no, nikt na siłę tych kart bronił nie będzie. Ja też dlatego w pierwszej części podałem tą dedykację, którą w tej książce zamieściłem, dlatego, że warto jest zwrócić uwagę nie tam się upajać nad tym, że o kurde, takie rzeczy były, ja pierdykam sygi, ale jazda. No nie, tylko po prostu tak, były takie rzeczy i pomimo tego faktu kościół dalej istnieje. Kościół dalej istnieje, a ci ludzie, którzy tak robili, oni odpowiedzą za swoje czyny. No i tyle w temacie. No po prostu. To jest to samo, co wiesz, ktoś kiedyś zawsze mi powie, a czy mnie nie gorszy, że jakiś ksiądz nie wiem coś tam zrobił. No to on sobie odpowie za swoje życie i tyle, co mnie to obchodzi. Ja nie chodzę do, do kościoła dla księdza, nie przecież. Co ty masz bo dzisiaj tu... za koszulkę, bo tak odsunąłeś się na chwilę. Eee, ja? A masz jakieś... Okej, okej, okay, okay, dobra, dobra. Jesteśmy w temacie. Ojciec krzesny. Okej. Okay. Dobra, to ja nie mam więcej pytań z tych, z tych maili i z tych listów. To wyjaśniliśmy te kwestie, no i płyniemy. Powiem ci tak, ponieważ ustalałem, że będę po kolei szedł sobie, no nie, to miałem zacząć od krzyżaków w ogóle, troszeczkę, okay. ale zaczniemy od takiej grubej rury. Od pikanterii na początek chciałbym powiedzieć na temat zakonnicy, która była lesbijką, a jednocześnie była konfiskadorką. Także to jest też bardzo ciekawa postać. Taką postacią na przykład jest niejaka Katalina de Erauso. Ona była i zakonnicą, ona była i konfiskadorką. Ona i przy okazji zabiła własnego brata. A także uczestniczyła w ogóle w walkach z Indianami. Tak naprawdę można by powiedzieć, że ona była jakąś wyjętą spod prawa rozbójniczką, hazardzistką, bo też bardzo lubiła hazard. Dodatkowo, jeśli chodzi o kwestie seksualne, była lesbijką. No i właśnie te wszystkie określenia dotyczą tej osoby, jaką była Katalina de Arauso. To. Tak naprawdę ta postać w naszych kręgach kulturowych jest raczej taką postacią, bym powiedział, anonimową, tak, natomiast z hiszpańskojęzycznej części świata jej historia jest bardzo dobrze znana, bo ona nie była jedyną kobietą, która tak naprawdę brała jakiś taki czynny udział w hiszpańskiej konkwiscie, no między innymi też w hiszpańskiej konkwiscie brała udział niejaka Maria Estrada, czy też na przykład Ines Suárez. No, ale oczywiście bez dwóch zdań można by powiedzieć, że Katalina no, jest number one, bym to powiedział. No i to, co sprawia, że jej postać staje się jeszcze tak naprawdę bardziej intrygująca, to fakt, że zazwyczaj ona nie ukrywała swoich preferencji co do płci pięknej, tak bym to powiedział. No i w czasach kiedy za wszystkie praktyki. Homoseksualne w Hiszpanii groziła śmierć. Ona otwarcie o tym mówiła, że bardzo lubi płeć piękną, więc ta lesbijka Eraso stała się tam osobą naprawdę niezwykle popularną. Co więcej, ona była z wszelkimi honorami przyjmowana bardzo często na audiencjach zarówno u króla ówczesnego, jakim był Filip IV, król Hiszpanii, jak i z wszelkimi honorami była podejmowana również przez papieża Urbana. Ósmego i tak naprawdę zarówno u Filipa IV, jak i u Urbana VIII ona wywalczyła sobie dosyć specjalne takie przywileje. No ale zacznijmy sobie od początków jej życia. Urodziła się ona w 1585 roku w takim mieście, które się nazywa San Sebastian na północy Półwyspu Iberyjskiego. Jej ojciec i czterech braci swoje takie, Powołanie, bym powiedział, odnaleźli y, praktycznie w Ameryce Południowej, bo praktycznie cała Ameryka Południowa, względem Brazylii, y, no była hiszpańska wtedy. No i tam, oczywiście, ojciec i bracia, oczywiście walczyli sobie i szukali szczęścia w tej powoli kończącej się konkwiscie, tak bym to powiedział. Natomiast lo, los y, kobiet z rodu de Erauso był y, zgoła, bym powiedział, imienny, bo te swoje lata dziecięce dziewczynki z tego rodu spędzały raczej w klasztorze, gdzie były przygotowywane bądź to do roli jakiejś tam przykładnej żony, a jeżeli nie będą żoną, no to niech będą przynajmniej tą bogobojną zakonnicą. No, ale oczywiście praktycznie mówiąc, to żadna z tych dróg nie pasowała młodej Katalinie, no i tuż przed złożeniem ostatecznych ślubów. Wdała się ona w taką dosyć poważną kłótnię z inną siostrą zakonną, a ta sprzeczka uświadomiła jej, że życie za murami zakonu nie jest praktycznie tym, czym ona w ogóle e, pragnie. Więc od matki przełożonej wykradła klucze od klasztornych bram, bo wtedy te bramy były zamykane na klucze. No i przy pierwszej lepszej nadarzającej się okazji uciekła, uciekła. po prostu ten klasztor. Czyli tak Oczywiście, naprawdę ona nie była wyświęconą zakonnicą. Nie, nie, ona, ona miała święcenia, ona miała ten, śluby czasowe, ale nie, nie doszła do ślubów wieczystych. Więc ona normalnie, nie wiem jak to tam wtedy było, ale ogólnie no jak masz śluby czasowe, mogłeś to opuścić. Tak samo tak samo dzisiaj, gdybyś był zakonnikiem, możesz sobie śluby na rok składać, 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 ale wiecznych nie złożyć, więc one ci wygasają, prawda? Żeby nie zostać rozpoznaną, to zaraz po ucieczce z tego klasztoru Katalina przez trzy lata podróżowała w ogóle po całej północnej Hiszpanii, w ogóle i mała się różnych zajęć. Natomiast żeby nie zostać w ogóle rozpoznaną, to zaraz po opuszczeniu klasztoru obcięła sobie włosy na takiego chłopaka na pasie. I przybrała w ogóle, przywdziała takie bym powiedział męskie ubrania, no i od tego momentu, przez praktycznie dużą część swojego życia, praktycznie przed całym światem ukrywała swoją prawdziwą płeć. No i w końcu, wiosną 1603 roku, zaciągnęła się na statek jako taki, bym powiedział, chłopiec okrętowy, tak? Ten statek płynął sobie do Nowego Świata. W ogóle wydawać by się mogło, że dla kobiety, która jeszcze. Trzy lata wcześniej żyła sobie za murami klasztornymi, to Ameryka Południowa z przełomu XVI, XVII wieku byłaby takim miejscem skrajnie niebezpiecznym tak, 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 to by można powiedzieć, natomiast na pewno Erauso była ulepiona troszeczkę z innej gliny niż inne kobiety tamtej epoki bym to powiedział. No, i pierwszą rzeczą, którą Katalina zrobiła po przybyciu do Panamy, bo tam statek zacumował w Panamie, to po prostu dokonała kradzieży. Tak, na dzień dobry, po prostu. I jej ofiarą padł po prostu kapitan okrętu. Ona okradła kapitana, który tam ją zawiózł. No, i w ciągu następnych kilku miesięcy z tymi skradzionymi pieniędzmi i kosztownościami, udała się, przeniosła się praktycznie, można by powiedzieć, do Peru, gdzie kilkukrotnie wdawała się w jakieś rozmaite bójki, miała kilka kochanek, bo wiadomo, że romansowała z kobietami. W ogóle została też oskarżona o morderstwo. No i też, żeby było ciekawiej, dla tego smaczku, to na krótki, dosyć okres trafiła sobie do więzienia. Oczywiście, tak bym powiedział, że jak widać, to dzieciństwo, które spędziła w klasztorze, nie było praktycznie w stanie zmienić ją jakoś w grzeczną dziewczynkę, bo miała taki troszeczkę krewki temperament, Krewski, łobuzerską ta, krew. Tak, krewki, taki temperament, który wkrótce zresztą w ogóle bardzo jej się przydał, bo za obietnicę takiego żołdu, który miał wynosić 280 pesos, wyjechała do Chile, żeby brać udział w walkach przeciwko takiemu wojowniczemu plemieniu indiańskiemu, to było plemię Arakuanów, i ona tam walczyła przeciwko tym właśnie Indianom. I już praktycznie na samym początku tej służby wojskowej i tej wojskowej przygody, jej los um, można by powiedzieć, że nawet się do niej uśmiechnął, bo okazało się, że funkcję sekretarza prowincji. Do której została skierowana, pełnił niejaki Miguel de Erauso, a Miguel oh. de Erauso był po prostu jej rodzonym bratem. Bo tak jak wcześniej powiedziałem, że czterech braci plus ojciec tam sobie przesiadywali, no i ona trafiła akurat do prowincji, gdzie tak naprawdę sekretarzem prowincji był jej rodzony brat. Tak naprawdę nie tylko udało im się spotkać razem, lecz także w swoim towarzystwie spędzili praktycznie trzy lata, no w ogóle szkopuł w tym, że Miguel de Rauso wyjechał do Ameryki, kiedy Katalina miała praktycznie dwa lata, więc tak naprawdę on nie on mógł wiedzieć, że osoba, z którą przebywał, to jest tak naprawdę i która go podrywała, to jest tak naprawdę jego młodsza siostra. A ona o tym wiedziała? A ona o tym wiedziała. Ona o tym wiedziała, bo się o tym dowiedziała, natomiast no, on nie wiedział, że ta kobieta, która go wodzi tak za wiesz, prawda, to jest jego rodzona siostra. No i w ogóle przez cały ten okres Rauso również tak samo Katalina nie sprawdzi, nie, nie, nie wzięła i nie zdradziła mu, kim tak naprawdę jest. To jest też najśmieszniejsze, no i kiedy relacje między rodzeństwem bym powiedział uległy pogorszeniu bo nawet też wdali się jak mówi historia w bójkę to Katalina została w ogóle wreszcie wysłana na front no i miejscem stacjonowania jej garnizonu było Pikabi. to jest takie miejsce gdzie były właśnie najgorętsze walki z tym plemieniem Araukanów ona I... wtedy dalej udawała mężczyznę Tak ona dalej udawała mężczyznę prawda, w tych męskich ciuchach chodziła, no nie, no i oczywiście dla Erausu, dla Kataliny był to praktycznie taki chrzest ognia, no i w Pikabi spędziła pięć lat i brała udział w tych najbardziej zaciętych walkach, szczerze mówiąc, podczas w ogóle jednej z bitew w bohaterski sposób, można powiedzieć, obroniła sztandar swojego oddziału, za co w ogóle została odznaczona awansem i doszła do stopnia porucznika. Natomiast ta dobra pasza Kataliny wkrótce się jednak, bym powiedział, skończyła. No i kiedy ona odpoczywała od tych właśnie frontowych zmagań, to podobnie dało jej się, obudziło się w niej takie, bym powiedział, zamiłowanie do hazardu i do picia i do wszczynania rozmaitych już, już myślałem, że sumienie się w niej obudziło. No, no wiesz, sumienie powinno być prawe, pewne, przeduczynkowe, no jakie jak jest pouczynkowe, niepewne, no to tak, wiesz, to sprowadzi tak. na złą drogę, no nie? No i oczywiście taka była sytuacja, że zaczęła pić, zaczęła balować, zaczęła hazardować sobie, wszczynać różne burdy, no i jedna z jej bujek zakończyła się w ogóle tragicznie, ponieważ wskutek właśnie tego nieszczęśliwego splotu wypadków Katalina zabiła swojego rodzonego brata, czyli wspomnianego przeze mnie Miguela, prawda? Mm -hmm. Tak naprawdę to zdarzenie przekreśliło jej praktycznie dalszą karierę w wojsku i w ogóle zmusiło ją do takiej bym powiedział ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości i z żołnierza przeistoczyła się w takiego wyjętego spod prawa przestępcę no i rzezimieszek. Jest, taki rzezimieszek właśnie i właśnie w miejscowości, która się nazywa Pika Pika Maboba, po raz kolejny też zamordowała jeszcze jednego człowieka i tak naprawdę niewiele brakowało, żeby właśnie tam została schwytana i żeby sobie zawisła na stryczku, bo ta przygoda tak naprawdę niczego jej nie nauczyła. No i próbowała jeszcze raz z podobnych numerów, no ale trafiła w końcu na kogoś kto okazał się od niej silniejszy? Bo w takiej miejscowości, która się nazywa Kurzo-Katalina, w Kurzo-Kurzo, Curzo, przepraszam, w miejscowości Kurzo-Katalina wdała się po prostu w jeszcze kolejną i to była już jej ostatnia praktycznie bójka. Ona została w niej dosyć poważnie ranna i przeżyła tylko dzięki pomocy pewnego duchownego, który się który się po prostu o nią zatroszczył. I na łożu boleści wyznała mu, że nie jest w ogóle żadnym hiszpańskim szlachcicem, ale jest po prostu zbiegłą z klasztoru zakonnicą, która od lat prowadzi właśnie, tak jakbym powiedział, awanturnicze życie w Ameryce Południowej. No i kiedy w ogóle Katalina wydobrzała, to opiekujący się nią ksiądz po prostu ją prosto skierował do rezydującego w mieście Biskupa, no i po rozmowie z nim szybko zaczęła, zaczęły się takie rozchodzić wieści, oczywiście, o tej przebranej w męski strój wojującej, wojującej zakonnicy. No, zakonnicy, która oprócz tego, że sprawnie władała mieczem, to, żeby było ciekawe, również okazało się, że była dziewicą. No, a skąd my to wiemy? Ano, my wiemy stąd, że przed Soborem Watykańskim drugim, jeżeli kobieta szła do zakonu. To biskup miał przywilej i prawo, żeby osobiście sprawdzić, czy ta, która idzie do zakonu jest dziewicą, tak? Czy nie jest? Poże watykańskim drugim tak to już nie wygląda, też nie, niekoniecznie jest to przestrzegane, tak? W niektórych zakonach jest to przestrzegane, one są na wymarciu te zakony, w niektórych nie jest przestrzegane. Jest to tam ogólnie różne, no ale dzięki tym kwestiom, które zostały spisane przez miejscowego biskupa, to po prostu. W kronikach wiemy, więc tak naprawdę biskup nie chciał do końca, od samego początku do końca wierzyć tym wszystkim opowieściom Kataliny. No i w związku z tym zlecił też siostrom zakonnym z pobliskiego klasztoru, by zbadały, czy ona faktycznie jest kobietą. No i to badanie potwierdziło nie tylko to, ale również fakt że, że jest dziewicą. Że, tak, że jest dziewicą, że nigdy nie była z mężczyzną. W co też łatwo jest uwierzyć, bo z tych wszystkich opisów wiemy, że ona bardziej preferowała płeć żeńską niż męską. No i oczywiście ona nie poinformowała tego biskupa o swoich preferencjach seksualnych, lecz i tak odbyć musiała taką pewną, bym powiedział, formę pokuty za swój jakiś dotychczasowy styl życia, więc ponownie musiała włożyć habit zakonny i ponad dwa lata spędziła w pobliskim, Klasztorze, i kiedy go opuściła, no, była już, prawdę mówiąc, dosyć sławna. No, wtedy też pomyślała sobie, że to jest właśnie jej ostatnie 5 minut, więc pozwoliła sobie na wykorzystanie tych ostatnich pięciu minut i w roku 1624 wróciła do Europy. No, i gdy po 20 latach nieobecności w Hiszpanii, Erasmus, Katalina Erauso, stanęła na hiszpańskiej ziemi, uderzył ją po prostu fakt, że historia jej życia właśnie w Hiszpanii była bardzo dobrze znana, pomimo faktu, że ona 20 o. lat nie była w Hiszpanii, tylko w Ameryce Południowej, no i w Sewilli ukradkiem musiała przemykać się ulicami, gdyż oczywiście ci ciekawscy przechodnie robili wszystko, by chociaż przez chwilę popatrzeć na tą słynną wojowniczkę zakonnicę. Pewnie dzisiaj, dzisiaj sobie by... zrobili z nią selfie. Selfie albo by autografy brali, nie? Tak, tak. Natomiast ogólnie popularność jej osoby z pewnością pomogła w osiągnięciu celu, który tak naprawdę sprowadził ją albo sprowadzał ją w ogóle do Hiszpanii. A tak naprawdę chodziło jej o pieniądze, prawda? Bo podczas pobytu w Madrycie została ciepło przyjęta na dworze króla Filipa IV, który w swojej szczodrości przyznał jej pensję w wysokości 800 koron w złocie. Rocznie. No i gdy jej finansowe cele zostały już, bym powiedział, zrealizowane do załatwienia, została jeszcze jednak taka bardzo istotna kwestia, która jej ciążyła. Ona chciała sobie odhaczyć w życiorysie jeszcze jeden taki ostatni punkt na swojej liście, no ale żeby go odhaczyć, to musiała się udać. Do Rzymu. No i oczywiście w tym wiecznym mieście spotkała się nie z kimś innym, jak z samym papieżem Urbanem VIII, więc ta audiencja u głowy Kościoła Katolickiego również przebiegła po jej myśli. No i papież oficjalnie pozwolił, by Katalina de Erauso już na zawsze i bez żadnych konsekwencji mogła nosić męski. Strój, bo to było jej marzenie, a wtedy, jeżeli kobieta nosiła męski strój, to była po prostu przeklęta. Bądźmy realistami, więc to było jej marzenie, i o to zabiegała u papieża właśnie między innymi Urbana VIII. W ogóle też tak na marginesie ci powiem, że w zakonie męskim. Była jedna kobieta kiedyś, ale do tego tematu też na pewno jeszcze wrócimy, bo jedna kobieta w historii Kościoła została uznana oficjalnie Jezuitą. Tak na marginesie. Ale to też jest bardzo, bardzo ciekawa historia. Więc Katalina zaczęła nosić męski strój. No i by jej prośba mogła być zrealizowana, to postawiono jej ogólnie, bym powiedział, taki jeden warunek. Bo warunkiem było to, że skoro ma nosić męski strój, to ma się na zawsze wyzbyć przemocy. Tak naprawdę, to nigdy nie wiemy, nie wiemy w ogóle, czy Katalina de Rauso dotrzymała tego słowa i, do jakiego, i od czasu właśnie uzyskania tej papieskiej dyspensy nikogo nie skrzywdziła, bo o tym dokumenty jakoś milczą, nie mówią. Natomiast wiadomo, że w 1630 roku na stałe wróciła do Ameryki Południowej, no i tym razem z Ameryki Południowej udała się do Meksyku, gdzie aż do końca swoich dni żyła pod zmienionym imieniem i nazwiskiem, a nosiła jako mężczyzna imię Antonio de Rauso. Tak wygląda dosyć ciekawa historia jej, bo przez długi okres czasu w ogóle jej życia jej życie w ogóle było taką kanwą bym powiedział, do wielu awanturniczych powieści, jakichś filmów, sztuk teatralnych. Na przykład takim filmem jest La Monia Alfarez. To jest taki film, który powstał w 1944 roku, a później w 1987. Drugi taki sam film o tym samym tytule powstał. Ale to wszystko, ona jest najbardziej znana w sumie, właśnie tak jak powiedziałem, w kręgach hiszpańskojęzycznych, w ogóle w czasach współczesnych. Z kolei Ale, Catalina wiesz... de Rauso, postrzegana by była mogłaby być jako gdyby dzisiaj ona była pewnie by ją postrzegano jako taki symbol walki o kobiecą emancypację czy jakąś, no tak, tak nie wiem tolerancję dla osób homoseksualnych emancypantka tak mm. można by tak to tak to nazwać ale w ogóle abstrahując szczerze mówiąc od tego czego symbolem ona w ogóle się stała to trzeba tak naprawdę szczerze przyznać że historia jej życia i jej przemiany różne są naprawdę bym powiedział niewiarygodne, no i w odróżnieniu od dziewicy orleańskiej, czyli od Joanny Dark, to ta hiszpańska dziewica prowadziła życie pełne awanturnika, bym powiedział, zabijała, romansowała, a w ogóle przebywanie za tymi bezpiecznymi zakonnymi murami zmieniła w walkę z Indianami, gdzieś tam w środku tropikalnej. Dżungli. Także to są dwie takie dosyć ciekawe dziedziny. Ale wiesz, co, ja na, dwie... na kanwie tego, co, co opowiadasz, yy, nachodzi mnie taka refleksja, bo wiesz, dzisiaj byłoby dość łatwo yy, wszystkie te informacje zebrać. Nie, Mamy TikToki, mhm. wiesz, YouTube, -y, ktoś tam coś wrzucił i wszystko się wydało. nie? Ale jak w tamtych czasach. Yy, te wiadomości przechodziły, przepływały do Europy. Skoro ona przyjechała no. i była zaskoczona tym, że tyle wiadomości daje, nie No, ale też, ale też podam ci inny przykład. Zobacz, nie było telefonów, nie było niczego. Połowa no to rządziła Anglia, drugą połową gdzieś tam, czy tam mniej niż połową Hiszpania, czy tam Francja. tak? I teraz załóżmy, że Hiszpania z Francją, no załóżmy, żeby Hiszpania z Portugalią prowadziły wojnę, tak? Mhm. No to przecież ta wojna odbywała się również na kontynencie południowoamerykańskim, gdzie Brazylia no tak. była portugalska, i teraz załóżmy, że w Hiszpanii zawarto pokój. To kiedy się dowiedzieli ci w Brazylii, że został zawarty pokój? Jak przypłynął przystać. statek. Jak przypłynął statek, nie? To tam jeszcze wiesz, rok trwała wojna, no a się po pokoju, nie? Tak. Póki dokumenty jakieś nie dotarły, no nie? Albo na przykład ta sama sytuacja z Indiami była, nie? Tak, przykładowo, tak. że coś się działo i wie, zanim z Wielkiej Brytanii gdzieś tam do Indii ruszyli, no to też Przypłynął list jego królewskiej mości, a. no to, to oni jeszcze walczyli. To oni jeszcze tam się tłukli gdzieś tam po drodze, mm -hmm. nie? No, ale to jest taki, taka historia z XVI wieku jako taka odskocznia. Natomiast ja chciałem wrócić do krzyżaków, bo nie wiem, czy wiesz, że krzyżacy po dziś dzień oczywiście jako zakon funkcjonują. Ja nawet tam jeden ten z tych medali, tych odznaczeń mam od krzyżaków, Taki medal zasługi od Baliwatu niemieckiego. Natomiast powiem ci śmieszną rzeczą, jeśli chodzi o e, Krzyżaków, to oni normalnie jako zakonnicy mają również swój nowicjat w takiej włoskiej miejscowości na północy Włoch, ta miejscowość nazywa się Lana. I ja pamiętam, że tam do Krzyżaków w ogóle wstąpiło dwóch Polaków. Powiem ci szczerze, żeby było śmieszniej wstąpiło dwóch Polaków i e, krzyżacy mają e, w tej chwili generalat w Wiedniu ogólnie, natomiast e, ponieważ krzyżaków przywrócono z powrotem, papież tam, jeden z papieży przywrócił ich z powrotem, to najśmieszniejszą rzeczą jest to, że również przywrócił wszystkie ich przywileje, a jednym z przywilejów krzyżaków jako zakonników było to, że mieli przywilej jeżdżenia konno, prawda? Także Dzisiaj nie jest to nic za specjalnie dziwnego, ale jak wtedy, no to franciszkanie na przykład konno nie mogli jeździć, a krzyżacy czemu Czemu i nie. Ale przejdźmy sobie do historii troszeczkę. Szczerze powiem, że jestem zaskoczony, bo ja myślałem, że zakon krzyżacki zniknął z, his, z kart historii nie ma go. Nie, on jest, oczywiście. Jest zakon Najświętszej Marii Panny, który oczywiście został przywrócony, bo była sytuacja, że był hołd pruski w 1525 roku, tak? ale on został reaktywowany i generalat Krzyżaków jest właśnie we Wiedniu. Ale wejdźmy sobie z powrotem do historii, żeby troszeczkę bardziej poznać Krzyżaków i takie pewne niuanse z nimi związane. Okay. Czyli przenieśmy się do listopada roku 1095, to jest XI wiek. Jest takie francuskie miasteczko, które się nazywa Clermont, które leży wśród wzgórz Olverni, no i tam obradował sobie Synod Kościoła swego czasu, Kościoła Zachodniego, który był zwołany przez papieża Urbana II. No i papież Urban zdecydował się, ponieważ oczywiście Ziemia Święta płonie, Arabowie tam gdzieś zdążają, no to trzeba robić krucjatę, więc zdecydowano się, że należy powołać rycerstwo do obrony Ziemi Świętej. No i oczywiście rycerstwo średniowiecznej Europy mogło stanąć w szranki bym to nazwał świętej wojny. Tak jak Islam miał świętą wojnę, tak papież Urban II powiedział, że też powinien być, powinna być święta wojna, prawda? No i tak naprawdę można by powiedzieć, że od tego roku, od roku 1995, można powiedzieć, że my się stykamy w ogóle z zakonami rycerskimi, czyli z templariuszami, krzyżakami, maltańczykami, czyli wcześniej Joanitami, prawda? No i od tego momentu też powstają właśnie krzyżacy, którzy nosili tytuł zakon szpitala na Maryi Marii Panny, domu niemieckiego w Jerozolimie. A potocznie oni byli nazywani krzyżekami. Więc jeżeli będziemy przynosili się tak naprawdę do historii tego zakonu, to na początku XIII wieku byli to mnisi z krzyżami, czarnymi krzyżami na białych płaszczach, ale oni nie za specjalnie cieszyli się jakąś taką popularnością. O czym można, mógłby świadczyć przykładowo fakt, że czwarty wielki mistrz zakonu, ani był nim Herman von Salca. Miał naprawdę bardzo poważne trudności, by zmobilizować na początku swojego urzędu dziesięciu rycerzy. Więc to nie było tak, żeby to hurtem szło, tylko musimy też tak, pamiętać tak, tak. o tym, że to też nie było tak, że to przyszło dziesięciu zenków i oni byli zakonnikami. Jak on był zakonnikiem, to też on miał swoich parobków, tak? Jak on ruszał, to. Bo często się mówi na przykład w przypadku templariuszy, że tam było ich dziesięciu i oni rozgromili, nie wiem, dwustu, tak? No dobra, ale tych dziesięciu, ten jeden rycerz tak, ja pięćdziesięciu. Już tobą, nie, pięćdziesięciu parobków, tak, którzy też z kijolami tam e, poszli. No ale oczywiście e, dzięki w ogóle takiej przebiegłej polityce, to Herman von Salca e, dał podwaliny w ogóle późniejszemu Zakonowi Krzyżackiemu. I praktycznie w 1291 roku, kiedy upadła Akka, zakon przeniósł swoją stolicę na, we, do Wenecji, prawda? Natomiast we wrześniu 1309 roku wielki mistrz Siegfried von Feuchtenwagen wyruszył po prostu do Prus i zamieszkał w Malborku. Wtedy z Wenecji przeniesiono tą stolicę do Malborka. Ale jak w ogóle wyglądała sytuacja? Bo oni przecież jak z Akki wyszli, to oni najpierw próbowali sobie państewko zrobić na Węgrzech. Tyle tylko, że władca Węgier Oczywiście zobaczył, zwęszył, o co im chodzi, i ich po prostu pogonił. I wtedy, właśnie z tą pomocną ręką, przyszedł im w 1226 roku Konrad Mazowiecki, tak? do którego jeszcze za chwileczkę oczywiście sobie dojdziemy. I y, warto jest wiedzieć, że Malbork był oficjalną stolicą Zakonu Krzyżackiego od 1309 roku. Ogólnie, bo wcześniej stolicą. Malbork była... wybudowali krzyżacy, czy też to była. Y, Nie, krzyżacy. Włość. Oni od to zrobili krzyżacy. Mhm. I tam też jeśli przeglądamy dokumenty w ogóle z Malborka czy krzyżackie, bo mieli oni wiele przywilejów między innymi w państwie zakonnym w Zakonie Krzyżackim, Zakon Krzyżacki bił w ogóle monety, takie szelongi srebrne, nawet też bił kilka złotych monet, szczerze mówiąc. No ale tam możemy sobie się przyjrzeć patrząc na dokumenty Malborka bliżej bardziej tym strukturom tego zakonu, bo trzon krzyżackich sił zbrojnych stanowili bracia, tacy rycerze, którzy Wywodzili się z najbogatszych rodów szlacheckich. W ogóle statuty krzyżackie, szczerze mówiąc, stwierdzały przy tym, że do warstwy rycerskiej nie można przyjąć tak naprawdę żadnego chłopa, ale ten kandydat musiał udowodnić to swoje rycerskie pochodzenie. Oczywiście tworzono wtedy też drzewka genealogiczne i na bazie tego dowodzono swojego rycerskiego pochodzenia, prawda? Natomiast ogólnie tak u Sychu z XIV wieku to znani. Mniści zaniechali używania tytułu braci, że są braćmi zakonnymi, ale zaczęli mówić, że są panami zakonnymi i okay. się zaczęli brać y, ogólnie, y, tytułować jako panowie, niezależni panowie, a nie bracia zakonni, prawda? Tak naprawdę to nie bardzo jest wiadome, co było przyczyną tych zmian. Nie wiem, ten brak pokory, który pycha, tak bo inaczej pachnie. było jak, jak musieli być u kogoś, a inaczej, jak stworzyli własne. Państwo, tak naprawdę. Co więcej, powiem tylko tyle, że Zakon Krzyżacki miał 37, do hołdu pruskiego, miał 37 Wielkich Mistrzów, z czego 22 Wielkich Mistrzów pochodziło praktycznie z mało znanych rodów rycerskich. To nie byli z jakichś najbogatszych rodów, ale z dosyć małych. Dotarłem kiedyś do takiego świadectwa pewnego opata klasztoru z Flandrii. To jest takie świadectwo z XIII wieku. I tam czytać można coś takiego. Zakon ten był zakonem niemieckim, zakonem Matki Boskiej Niemieckiej, ponieważ nie przyjmował na brata nikogo, kto, pochodził z, kto nie pochodził z krajów języka niemieckiego. To jest ciekawe, ciekawe to ciekawe, dlaczego przykład, tam jest dwóch Polaków. Oni oczywiście opłacali inne rycerstwo, ale członkiem zakonu Krzyżackiego mógł być tylko Niemiec. W tej chwili może być każdy, ogólnie. Tak naprawdę powiem jeszcze jedną rzecz. Oczywiście w historii Polski były pokoje toruńskie, pierwszy pokój toruński drugi pokój toruński. między innymi drugi pokój toruński z 1466 roku mówił, że podczas tego pokoju toruńskiego drugiego zadecydowano, że żaden Polak nie ma prawa wstąpić do zakonu. Krzyżackiego, no, ale szczerze mówiąc, a przepraszam, inaczej, nie to, że żaden Polak nie może, tylko było inaczej. Była sytuacja, że Polacy powinni móc wstąpić do zakonu Krzyżackiego, bo chodziło tak naprawdę o polonizację tego zakonu, tak? Żeby ten Roz, zakon. Tak rozwodnienie. Naprawdę, tak, rozwodnienie, rozwalić, byśmy powiedzieli, to. Od, 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 od wewnątrz szczerze mówiąc, ale ta polonizacja dosyć cienko się tam udała, bo krzyżacy bardzo bronili się przed przyjmowaniem ogólnie tych osób, przykładowo tych kandydatów z Królestwa Polskiego co więcej, bracia rycerze w ogóle składali też śluby wieczyste, to też jest bardzo ciekawa Sprawa, no i podobnie jak i w innych zakonach obowiązywało również posłuszeństwo, czystość i ubóstwo. No, ale jak to było, no było to różnie, szczerze mówiąc, bo zależało e, od poziomu tego ubóstwa. Tak, na przykład jak to było z tymi ślubami posłuszeństwa. No, na przykład no warto jest sobie wspomnieć, tak na przykład taki bunt części komturów przeciwko e, wielkiemu mistrzowi Karolowi Strebiru. tym buntem kierował niejaki Henryk von Plocken, ten bunt miał miejsce w 1316 roku i on się zakończył w ogóle obaleniem przełożonego, więc trudno tutaj mówić w ogóle o jakimkolwiek posłuszeństwie, albo można na przykład powiedzieć o takiej sytuacji, że wielkiego mistrza Wernera von Orsena kiedyś tam przypadkiem współbracia zasztyletowali, co też było dosyć ciekawą historią. Dlaczego go zasztyletowano? Bo prowadził bardzo propolską politykę i nie chciał wojny z Polakami ogólnie dlatego go zasztyletowano. Z kolei na przykład wielki mistrz Wintrych von Prode, on zezwolił między innymi, bo teraz na przykład ślub ubóstwa, tak? No ale on przykładowo zezwolił współbraciom na posiadanie złota, ale nie większa, mogli posiadać maksymalnie jedną grzywnę złota, natomiast od XV wieku krzyżacy mogli posiadać własne Pieniądze bez ograniczenia, ale oczywiście za wiedzą przełożonych. To tak naprawdę można by się zastanowić, jak to było z tymi wielkimi mistrzami, bo ci wielcy mistrzowie, zamiast dawać przykład, bardzo często żyli jak udzielni władcy, inni jak królowie. Na przykład w 1401 roku, na życzenie Konrada von Jungingena, on był bratem, prawda? Urlicha, Urlicha tak, von Jungingena. Wydano równowartość dwóch dobrej klasy koni na zakup takiego atłasu, z którego sporządzono poduszki do sypialni, sporządzono obrusy na stół. Natomiast w dwa lata później Konrad von Jungingen posiadał dwa przetkane złotem i haftowane jedwabiem ręczniki. Natomiast jego brat, czyli Urlich von Jungingen, z którego znamy z bitwy pod Grunwaldem oczywiście, również w niczym mu, szczerze mówiąc, nie ustępował, bo posiadał na przykład taki specjalnie sporządzony wóz dowożenia beczek z winem, z którym bardzo często udawał się na takie, bym powiedział, wizytacje kanoniczne do licznych konturii. Natomiast jeżeli zajrzymy do reguły zagonu krzyżackiego, to tam jest napisane coś takiego – Bracia nie mogą bez specjalnego zezwolenia pić niczego poza wodą. No nie, no ale on sobie sam to zezwolenie widocznie dawał. Może to wino nie było dla niego. Może nie było, może komuś innemu dawał i dawał wtedy to pozwolenie, prawda? W ogóle Urlich von Jungingen żeby dać taki przykład zakonnego ubóstwa, to swoim psom myśliwskim sprawił obroże ze srebra. No nie, to też jest ciekawa sprawa. Natomiast istnieje jeszcze trzeci ślub, czyli mamy posłuszeństwo, ubóstwo, ale istnieje też ślub czystości. No, on bardzo często niejednokrotnie był również lekceważony, o czym mógłby świadczyć taki fakt inauguracji w roku 1397 na zamku w Malborku, po prostu burdelu, delikatnie mówiąc. No, nie, taka, taka to przypadłość zaistniała. Więc statuty w ogóle zakonne zabraniały co więcej, żeby ci wysoko urodzeni krzyżacy na płaszczach zakonnych umieszczali swoje herby. Oni mieli mieć tam tylko na białym płaszczu czarny krzyż. Jedyny wyjątek to był ten herb wielkiego mistrza, gdzie ten orzeł był jeszcze wpleciony, prawda? Oczywiście co więcej, szaty mnichów były wykonywane ze skór baranich albo ze skór kozich ale przepis ten tak naprawdę chyba najwyraźniej nie przeszkadzał Urlichowi von Jungingenowi na posiadanie takiego płaszcza podbijanego popielicami. Przepisy również mówiły o tym, żeby na pochwach od mieczy nie czynić żadnych ozdób, ani na zbrojach, żeby nie było tych ozdób, no ale oczywiście, wiesz, no, no nie bądźmy jakoś tam drobiazgowi, prawda, tak bym to powiedział, bo w 1408 roku Urlich mógł sobie pozwolić na wykonanie pochwy do własnego miecza ze szczerego srebra i do tego ta pochwa ważyła tam 250 gram bodajże, ćwierć kilo srebrna pochwa była. I oczywiście, co więcej, oczywiście ten średniowieczny zakon posiadał takie grupy, bym powiedział, współpracowników, tak? Ponieważ byli zakonnicy, ale też byli tacy współpracownicy. Oni wówczas byli nazywani półbraćmi i oni zakon w ich intencji w ogóle się modlił praktycznie aż do roku 1466, czyli do drugiego pokoju turuńskiego. Potem jakoś im ta modlitwa przeszła za tych współbraci, półbraci, nie wiem. I co ciekawe, jako ciekawostkę chciałbym powiedzieć, że do grona półbraci, zaliczał się również Konrad Mazowiecki. Który ich, to nie który ich sprowadził, w historii w ogóle znajdziemy sytuację tego typu, że zanim doszło do bitwy pod Grunwaldem, to zakon, to Mazowsze w ogóle też niejednokrotnie stawało po stronie Krzyżaków przeciwko Polsce, moje Mazowsze z Płockiem na czele, prawda? Tak, tak w historii było. Natomiast oczywiście on został półbratem. Dlaczego? Dlatego, że ofiarował zakonowi ziemię chełmińską. Tak na marginesie on ją wypożyczył, oni sfałszowali te dokumenty. Wiemy wszyscy, jak historia mówi. No i co więcej, żeby było jako smaczek, mogę wam powiedzieć, że z racji tego, że Konrad Mazowiecki był półbratem, miał przywilej noszenia płaszcza krzyżackiego. Tyle tylko, że on nie miał wtedy tego krzyża, bo półbracia nie mieli tej górnej kwestii nad belką, czyli było takie tau jakby, nie? Aha, aha, po prostu. Ta, tak byli półbracia, normalni krzyżacy mieli normalne krzyże, ale oczywiście ten płaszcz został mu nadany przez wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego i Konrad Mazowiecki mógł go nosić. No ale oczywiście nie wszyscy wielcy mistrzowie, szczerze mówiąc, hańbili dobre imię zakonu, tak bym to powiedział, na przykład istniał taki XIV wieku wielki mistrz Dietrich von Altenburg, który on usilnie walczył o to, żeby ci współbracia jego przestrzegali tego, tych ślubów, między innymi ubóstwa. No i oczywiście, co ciekawe, no ciekawe jest to, tak jak powiedziałem na samym początku, bo my kojarzymy zakon Krzyżacki, że on istniał do... Nie słyszysz mnie? Wyrzuciło cię i zamroziło cię. Moi drodzy, zamroziło Arturę, ale my jesteśmy już na samym końcu i próbowaliśmy odmrozić to zamrożenie. Niestety nie udało się, więc Arturze, dokończ to i opowiedz tą historię do końca. Ja powiedziałem: my najczęściej kojarzymy, że w sumie jest taka sytuacja, że 1525 rok, hołd pruski, Albert Hohenzollern, Hohenzollern przechodzi w sumie na protestantyzm i tak się kończy zakon krzyżacki, Ale to nie jest prawda, bo. Ten zakon przed I wojną światową został ponownie przywrócony do istnienia. Jego odnowicielem był Peter Riegel. No i, żeby było ciekawiej, w XXI wieku on został obwołany właśnie błogosławionym, a dziś zakon zmienił nie tylko w zasadzie znaczenie, ale też regułę. Zmienił i swoje podejście do tych wstępujących kandydatów, do tych świętych ustroni. Między innymi ja kiedyś miałem możliwość spotkania się z jednym z Krzyżaków, on był Polakiem z Krakowa w ogóle. No i sytuacja była taka, że, że bez najmniejszego problemu innych narodowości osoby też są do zakonu Krzyżackiego brane i, i przyjmowane, więc, więc. To zostało tak, zmienione. Tak, te, te kwestie zostały zmienione. Ponieważ my już praktycznie prawie godzinkę siedzimy, nie? No to myślę, że... To będziemy na... zmierzać do końca, tak. Tak, że tutaj zakończymy dzisiejsze spotkanie. Jak, jakieś pytania czy coś macie, to jak najbardziej wrzucajcie w komentarze bez najmniejszego problemu. Słuchajcie, albo do mnie, albo do Artura bezpośrednio, bo. Albo do twoje mnie ja jeszcze są... powiem taką rzecz na zakończenie, że jak wejdziecie u mnie w kanale do tego podcastu szlachta. To tam będzie dosyć sporo różnej maści smaczków, też również z Watykanu, dlatego że między innymi no, o różnych władcach pisze. no A skoro papież wtedy był władcą, no, to, to, to też tam dużo ciekawych smaczków jest na temat niektórych papieży. Więc też zachęcam, żeby tam zach zachodzić, odwiedzać, no, bo na pewno dużo ciekawostek tam zobaczycie w tym podcaście, Szlachta. Panie Arturze, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Szkoda, że Cię nie widzę, ale potrafię sobie to wyobrazić i bardzo Ci dziękuję za dziś. I do następnego razu. Pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się. Trzymaj się. Cześć.